Dobra, będę mówił trochę ciszej, żeby było ok, bo tutaj są ludzie z nami, ale parę słów na temat, w ogóle witam Was bardzo serdecznie i parę słów na temat warsztatów, jakie wczoraj mieliśmy takie indywidualne z Marcinem. Marcin wracał od rodziny i właśnie po drodze wpadł do mnie na parę godzin. W sumie spędziliśmy może ze 4 godziny, ale chciałem wam trochę powiedzieć na temat Mavica 2 Pro. Z takich spostrzeżeń, bo ćwiczyliśmy właściwie tych zagadnień chyba z 6. Ćwiczyliśmy trochę ujęcia z różnych wysokości, ćwiczyliśmy HDR, także kadrowanie fotografii. Później były tryby automatyczne, czyli głównie hyperlapsy, ale też był to tryb waypoints. I odnośnie hyperlapsów chyba chciałbym powiedzieć, bo teraz je oglądałem i tak mam swoje spostrzeżenia na świeżo, zatem parę rzeczy chciałem wam powiedzieć i podzielić się tymi obserwacjami. Ćwiczyliśmy na 2 bateriach hyperlapsy, czyli spędziliśmy w sumie prawie godzinę na tych ćwiczeniach. I to zauważyłem, że jest tendencja taka w pierwszej kolejności, żeby dosyć blisko obiektu być. Szczególnie na przykład jak jest ten Hyperlapse Circle właśnie dla Mavica 2 Pro. A on niestety kadruje i jak mamy ustawienia, ten trybik w ustawieniach fotograficznych czy ustawieniach wideo, to 3. ustawienie z prawej, tam można wybrać właśnie pokazywanie, wyświetlanie tej ramki, jakie hyperlapsy docelowo wychodzą, jaki to jest kadr. Właśnie tym się kierowaliśmy. Druga rzecz, która jest bardzo istotna i którą Marcin uświadomił sobie podczas tych warsztatów, to fakt, że trzeba naprawdę dużo czasu i dużo przestrzeni mieć, żeby zrobić fajne hyperlapsy, bo tam wychodzi 25 zdjęć na 1 sekundę, czyli żeby uzyskać ujęcie 5-sekundowe, potrzebujemy 125 zdjęć, a takie zdjęcie wykonywane jest co 2 sekundy, czyli dla 5 sekund docelowego materiału trzeba poświęcić 250 sekund lotu. I to trzeba wziąć pod uwagę, także nie nagramy na pewno hyperlapsów minutowych na jednej baterii, a już można się pokusić o kilkanaście sekund fajnego montażu. Zrobiliśmy 3 takie ujęcia, nie wszystkie wychodziły od razu dobrze, ale które z nich to chyba 9-sekundowe wyszło całkiem fajnie. Następna sprawa, czyli oddaliliśmy się trochę i pułap ćwiczyliśmy, na którym pułapie było najlepiej w trybie cyrku. Osiągnęliśmy ten kadr właśnie najlepszy i tam zrobiliśmy fotografię. Też pod kątem orientacji co do słońca się ustawialiśmy. I następną rzeczą, jaką ćwiczyliśmy, to była zmiana wysokości podczas hyperlapsów, czyli tam były hyperlapse waypoints. Co jest charakterystyczne, że tutaj już trzeba przelecieć z jednego punktu do drugiego. Fajna sprawa, dlatego że można osiągnąć właśnie montaż przy zmiennych wysokościach. Jako jedyny tryb pozwala nam Hyperlapse Waypoints na to, żeby taki fajny montaż osiągnąć. I ja mam wrażenie, że też robiłem parę razy dokładnie tą technikę, że stosowałem zmienne wysokości, że jednak aplikacja nie aproksymuje, ta postprodukcja nie jest idealna. Nie stabilizuje tak idealnie, bo to jednak jest szybka obróbka dosyć i to są automatyczne narzędzia i mam wrażenie, że jednak ręcznie robiąc to, stabilizując to w programie, że osiągniemy na pewno lepsze. No ale jednak to jest szybszy sposób, można od razu uzyskać taki obrazek i od razu efekt. I też na bieżąco analizowaliśmy, słuchajcie, i warto sobie wziąć czy laptopa, czy właśnie tablet w zacienionym miejscu, chwilę siąść i zobaczyć, jak to wygląda i wnieść poprawki na bieżąco. Bo mieliśmy dobre warunki, a chcieliśmy osiągnąć fajny montaż, dlatego wnosiliśmy poprawki. Po każdym hyperlapsie, po każdej próbie było wylądowanie, analiza tego, co zrobiliśmy i dopiero poprawki, czyli albo lepszy kadr, albo właśnie odległość, regulowaliśmy odległość, albo wydłużaliśmy na przykład czas. Fajne jest to, że można już podczas wykonywania zdjęć tych poszczególnych, które są co 2 sekundy, i można sobie wydłużyć czas, czyli działamy właśnie tym plusikiem, który jest w ustawieniach po prawej. Także jest kilka rzeczy do wyćwiczenia. Ja uważam, że warto, także waypointsy też ćwiczyliśmy, dość fajnie to wyszło i tutaj te ustawienia ćwiczyliśmy tak, no chyba z godzinę. Całkiem fajne rezultaty wyszły i myślę, że Marcin powinien być zadowolony. On dostanie pracę domową, słuchajcie, żeby sam wyćwiczył i właśnie takie rzeczy były. Przy okazji jeszcze robiliśmy trochę spraw ze szybkiej obróbki zdjęć, z szybkiej postprodukcji w aplikacjach. I też kilka zabiegów, które nie trwają długo. Zresztą ja nagrałem wywiad z Marcinem. Mam nadzieję, że ten wywiad technicznie nadaje się do do prezentacji, powinien się ukazać pewnie w tygodniu. W każdym razie też zastanawiałem się, czy są do wykorzystania te waypoints i dobrze to wychodzi, naprawdę dobrze. Trzeba też mieć trochę wyczucia, na jakiej wysokości po je ustawić. Tam jest kilka takich ciekawszych rzeczy, ale można wyciągnąć naprawdę fajnie. Na dzisiaj na gorąco takie wrażenia z tego weekendu. Oczywiście na gorąco, bo mieliśmy też pożar. Te poprzednie dwa odcinki, wczorajszy i przedwczorajszy, pokazują, jakie to były oblicze. Ja bardzo dziękuję Kamilowi w ogóle za wizytę, jego obecność, ale też za tą współpracę, bo w takich sytuacjach człowiek też poznaje drugiego człowieka i to było takie cenne. Dziękuję też Marcinowi na pewno za obecność, także dużo się działo. Pozdrowienia dla wszystkich widzów i do zobaczenia już wkrótce przy następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.